Bycie Żydem nie jest ani wygodne, ani łatwe. Ja w roku 1958, jak ja miałem iść na studia, to było zima w 11 klasie, rozdawano kwestionariusze na studia, no i były rubryki narodowość i obywatelstwo. Więc no, dla mnie obywatelstwo to była sprawa prosta, no bo miałem tylko taki dowód, jaki miałem. Narodowość dla mnie wtedy była sprawą równie prostą, napisałem Polska. Dlatego, że dla mnie narodowość to była język i kultura. To jest jedyne, co jest narodowością. No, z żydostwem nie wiązało mi nic, co wchodziło w kategorię języka i kultury. Do tego stopnia, że ja przyjechałem do Belgii, to była w 1971 albo drugim roku, chyba drugim, mój szef przychodzi któregoś dnia i mówi do mnie: Panie Grymierz, to co, pan świętował wczoraj? Ja patrzę na niego, przepraszam, a co? To będzie jak to co? Wczoraj był żydowska Wielkanoc. Ja mówię, nikt mnie o tym nie poinformował. To mówi, no to pan nie jest Żydem. To ja mówię, no wie pan, gdyby tak inni myśleli, to ja może mi z Polski nie wyjechał. U mnie w domu nigdy się nie mówiło o wyjeździe z Polski. Nigdy. Jak ja wybierałem studia w 1958 roku na jesieni i chciałem pójść na historię, która mnie zawsze bardzo interesowała, interesuje zresztą do tej pory, albo na geografię, to moja mama powiedziała, że Żyd powinien mieć praktyczny zawód, bo nie wiem, w jakim kraju go będzie wykonywał. Oczywiście wszyscy w Warszawie wiedzieli i o dziadach, i o planowanym strajku na 8 marca, to wszyscy wiedzieli od tygodnia, od tygodni. Jak moja siostra 7 marca mi powiedziała, że idzie na wiec 8 marca, powiedziałem, załóż buty na niskim obcasie. Ja mnie zapytała, dlaczego? Powiedziałem, się lepiej ucieka. Zdawałem sobie sprawę z tego, co się dzieje i sobie pomyślałem, że jeżeli mam wyjechać z Polski, to lepiej teraz niż za 10 lat. Mam niecałe 29 lat, jeszcze mogę wszystko zbudować. Ja bym miał 39, będzie trudniej. Partia nasza! Partia nasza! Ja chciałem jechać do Izraela. Moja żona nie chciała, a ponieważ byli świeżo po ślubie, więc trzeba było znaleźć jakiś modus vivendi. Więc umowa była taka, że jedziemy do Belgii. Jeżeli ja w ciągu 2 lat nie znajdę pracy jako inżynier, to jedziemy do Izraela. Po roku znalazłem pracę jako inżynier. Przypuszczam, że ta kategoria Żydów wcześniej lub później opuści nasz kraj. Dla mnie Polska w tej chwili to jest taki, powiedzmy, wygodny kraj, w którym wiem, rozumiem, co się mówi, nie potrzebuję mapy. To jest tak, człowiek wraca do domu, ma takie dobre, stare kapcie, które lubi nosić. I one nie są może specjalnie atrakcyjne, ale powiedzmy dla mnie to jest właśnie to, że to jest kraj mi znany, to jest część mojego życiorysu. No.